Tak więc ostatnio wyszedł trailer filmu FNAF, dokładnie 4 dni temu i przepraszam za całą tą obsuwę, ale już dzisiaj jestem tutaj, aby w 100% przeanalizować cały trailer filmu FNAF, a naprawdę jest o czym rozmawiać, ponieważ pokazano nam naprawdę masę rzeczy. Także dzień dobry wszystkim i na początek sorry za małą obsuwę, ale nie miałem jak nagrać tego filmu na czas, kiedy trailer wyszedł, więc macie go teraz. Myślę, że 4 dni to nie jest zbyt dużo obsuwa, więc przepraszam, okej? Tak więc dzisiaj zajmiemy się pierwszym trailerem filmu FNAF, który całkiem niedawno pojawił się w internecie i jest naprawdę mocny, wiele się tam dzieje i dzisiaj przeanalizujemy sobie go od samego początku do samego końca. Tak więc jeszcze nim zacznie, nie wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Jest tam także parę innych rzeczy, więc możecie wpadać. Na dobry początek zostawcie jeszcze sumę na kanale, także kciuki w górę pod tym filmem, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. The security guard. I will take anything. Tak więc na samym początku trochę bliżej poznajemy Mike'a, który dzwoni do Freddy z zapytaniem, czy stanowisko, na które chciałby kandydować, dalej jest dostępne jako ochroniarz. Oczywiście przez telefon Mike gada z Williamem Aftonem, który podejrzanie jest nam przedstawiony jako Steve Raglan. Aha. I więc ludzie od razu zaczęli spekulować, iż William Afton po prostu podaje się tutaj za kogoś innego, tak samo jak w książkach. W sensie niczym Dave Miller, a tak naprawdę jest Williamem Aftonem. Generalnie to wydaje się być dość pokręconym wątkiem, a ponadto zasłużenie Matthew Lillard Aftona gra świetnie, przynajmniej w tej jednej scenie. Podoba mi się to. Ponadto, zostając jeszcze na moment w kwestii relacji obu panów, nie wiem czy pamiętacie, ale w grach, to było ojciec-syn, Mike Schmidt, czytaj Mike Afton i William Afton. Tutaj zdaje się, że to wszystko pójdzie w zupełnie innym kierunku i panowie być może się nie znają, albo być może, nie wiem, to faktycznie jest ojciec i syn, tylko jakaś rozłąka tutaj miała miejsce, nie mam pojęcia. Takie rozwiązanie kojarzy mi się trochę z tym, co Scarecrow robił w swojej serii kaset VHS FNAF-a, ponieważ tam również była relacja ojciec-syn pomiędzy Mike'iem a Williamem, tylko że z taką różnicą, iż Mike po zabiciu swojego brata we Fredbearsach w 1983 roku poszedł do poprawczaka na chyba kilkanaście lat i wrócił dopiero po czasie, kiedy Afton nie miał takiej władzy nad Freddy's i powoli zamieniał się w Springtrapa. Generalnie powrócił w 2003 roku, kiedy ten już się w tego Springtrapa zmienił. No wiecie. Ciekawie byłoby, jakby to wyglądało podobnie w tej linii czasowej, ale coś mi się nie wydaje. Myślę, że tutaj to są dwie obce dla siebie osoby. I swoją drogą, lubię to. Fajnie, że pokombinowali z tą fabułą i dadzą nam coś innego niż w grach. Byłoby mega najsik. Ponadto słysząc to, co Mike mówi w rozmowie z Williamem, czy tam ze Steve'em, wychodzi na to, że prawdopodobnie jest w dość ciężkiej sytuacji finansowej. Ponadto po chwili zrywa kartkę, która jest zawiadomieniem o wykroczeniu, które Mike popełnił. This place was huge in the 80s with the kids. They shut it down years ago. The owner's just not ready to let it go yet. I will work and you will sleep. I understand. Come here. Następnie widzimy pierwszy piękny rzut kamery na Freddy's, przynajmniej na wejście. Mamy tutaj ten znak z kształtem logo pizzerii Freddy'ego, który jest przewrócony, więc wygląda na to, że pizzeria na samym początku będzie zamknięta. Tak jak sugerowały leaki, a także pierwszy teaser filmu. Istotne jest to, co w tej chwili mówi William. To miejsce było niesamowite dla dzieci w latach 80. Wobec tego, czy to właśnie w latach 80. doszło do jakiegoś incydentu, The Bite of 87 czy coś, a następnie placówka została zamknięta i teraz być może zostanie otworzona ponownie. Dowiadujemy się, iż placówkę tę zamknięto kilka lat temu, a właściciel po prostu nie jest jeszcze gotowy, aby otworzyć ją ponownie. Następnie Mike podjeżdża pod placówkę i rozmawia z Abby Schmidt, która podejrzewam, że będzie tutaj jego siostrą, ewentualnie córką, ale to mi aż tak nie pasuje, ale w każdym razie oni są spokrewnieni i Mike pracuje, Abby śpi. Abby Schmidt śpi. Nie, to jest jego siostra na bank, to nie ma innej opcji. Abby to siostra Mike'a. Co więcej, Abby ma ze sobą misia. Chyba wiemy, z czym będzie się ten fakt łączyć. All you have to do is keep your eyes on the monitor. Tak więc następnie widzimy kilka ujęć, które przedstawiają nam konkretne pomieszczenia w pizzerii. Między innymi tutaj na wejściu widzimy te specyficzne automaty, które zawsze spotykacie nad morzem, gdzie wrzucacie pieniądze i dostajecie chyba najgorszy badziew, jaki możecie dostać. No offense. Swoją drogą tak jest, pizzeria jest zamknięta i wygląda świetnie. W następnym pomieszczeniu widzimy chociażby Chikę, Boniego, oczywiście nieprawdziwych, tylko na ściankach. Po drodze widzimy nawet eventy, których nie było w pierwszym FNAF-ie, ale patrząc na FNAF-a 2 zdaje się, że z tymi eventami coś się będzie działo w samym filmie. Albo ktoś będzie przez nie uciekał, albo animatrony będą tamtędy szły, chociaż w jedynce były trochę większe niż w dwójce, ale spokojnie. Swoją drogą ten kadr jest bardzo istotny, ale zdaje się, że już o tym słyszeliście. A to z racji na zdjęcia pracowników miesiąca, którzy są bardzo popularni. Ponieważ m.in. mamy tutaj Daoko, 8BitRyana, DJ'a Sterfa, Fusion The Gamera i parę innych postaci, które są dość dobrze znani fanom FNAF-a. Ponieważ oczywiście są to youtuberzy, którzy od lat zajmują się tą grą i w ogóle. No generalnie fajny zaszczyt, nie? Welcome to Freddy Fazbear's, where fantasy and fun come to life. Okay. Następnie Mike siada przed swoim stanowiskiem gamingowym albo stanowiskiem ochroniarskim i zaczyna patrzeć w kamery, a każda z nich pokazana jest na oddzielnym monitorze, co jest mega super. I w tym właśnie momencie widzimy kasetę VHS, która jest wprowadzeniem do Freddy's, którą widzieliśmy na początku pierwszego teasera filmu FNAF. I tutaj zaczynam się trochę niepokoić, jak i inni fani także. Ponieważ czy obecność właśnie takich kaset wyrzuca nam fungaja z filmu? Przecież w każdym FNAF-ie zawsze, na początku każdej nocy, no z wyjątkiem FNAF-a 4, no Sister Location, tak plus minus, słyszeliśmy ten ikoniczny, charakterystyczny dla każdej części głos, więc proszę, gdyby tak w filmie FNAF pojawił się fungaj, byłbym w niebo wzięty na sali kinowej. Następnie zupełnie niespodziewanie do Freddy's wbija jakaś nieznana osoba. We must be new security guard. Can I help you, officer? Have you met them yet? Met who? Them. Okazuje się to być funkcjonariuszka policji, czytaj Vanessa, która prowadzi szybką rozmowę z Mike'iem i pyta się, czy już ich spotkał. Kogo? Nie wiem, się kogo. Ich. Czyli animatronów, których już za chwilę Mike spotyka w ciekawych okolicznościach. In the 80s, kids went missing. The police searched Freddy's top to bottom. Hello? They never found them. I w tym miejscu widzimy Foxy'ego, który świetnie wygląda. Jest rozwalony z każdej strony, out of order, zupełnie tak jak w pierwszym FNAF-ie. Wow, no super po prostu. Swoją drogą te jego spodnie są świetne, no totalnie. Kolejna scena także jest dość ciekawa, ponieważ widzimy czyjąś rękę. No oczywiście ktoś tam leży, ktoś martwy jak mniemam, bo to FNAF. I jego ciało jest przez coś wywlekane. Albo przez kogoś, ale myślę, że przez coś. W międzyczasie w tle słyszymy Vanessę, która cały czas mówi, iż ciał dzieci nigdy nie odnaleziono, a pizzerię przeszukano od góry do dołu. Następnie Abby podchodzi do Freddy'ego, któremu nagle oczy się zaświecają. Niestety. That's why the place shut down. There are ghost children possessing giant robots. Thanks for the heads up. Technically they're animatronics. What do they want? They want to make her like them. A następnie już za dnia na miejsce przyjeżdżają jacyś ludzie, jakiś gang. Totalnie nie wiadomo kto to jest, aczkolwiek patrząc na obsadę filmu, mamy tutaj Max, a także chyba najbardziej oryginalne imię na tego typu postać, czyli Henka. Swoją drogą ten ziomek nosi koszulkę z Midnight Motorist, z FFPS-a, jakby ktoś się pytał. No i Hank później nie pożyje zbyt długo, ponieważ zostaje zabity przez Bonniego w jakimś schowku na miotły. Bardzo słaba śmierć jak na taki film. Następnie powracamy do sceny w lesie, którą widzieliśmy w teaserze. Tutaj chyba rysunek Bonniego na ziemi, albo Spring Bonniego. Następnie jak miałem widzimy dziecko ducha, które jest Foxym, ponieważ ma hak. A także całą resztę dzieciaków i to już analizowałem poprzednim razem, więc myślę, że nie ma co się w to zagłębiać. Papi! Tell me how to stop them. It's too late. Bobby, go! To jest ciekawa scena swoją drogą, kiedy z pyska Freddy'ego wychodzi czyjaś ręka, nie? W międzyczasie widzimy kilka przebitek na są niektóre akcje z tego filmu. To Abby ucieka przed animatronami, to Mike w panice przechodzi przez kolejne korytarze w poszukiwaniu Abby i animatronów. Jest coraz bardziej spocony z każdą sceną. A to widzimy animatronów na kamerze, to widzimy kogoś leżącego. Myślę, że to jest Vanessa, ale nie wiem. Jep, to zdecydowanie jest Vanessa, ponieważ chwilę później leży w szpitalu. Ciekawe, co się jej stało, jako iż to wydarzyło się w domu, czyżby William, czytaj Steve, ogarnął, że ona węszy zbyt dużo? Następna scena jest dosyć ciekawa, ponieważ widzimy walkę w jakimś, nie wiem, więzieniu, w jakiejś fontannie. No zdecydowanie, to jest walka w więzieniu, tylko nie wiem, kogo oni tam klepią. Następnie Mike wychodzi z Venta i widzimy Springtrapa, który z tej perspektywy może wyglądać trochę gorzej, ale relatywnie w porównaniu do całej reszty wygląda nie najgorzej. Przede wszystkim nie ma tych okropnych czerwonych oczu, ale okej, jeżeli fabuła to ładnie uzasadni, to będzie spoko. No nie wiem, poniekąd nie jestem przekonany do tego wyglądu Springtrapa, aczkolwiek z drugiej strony myślę, że no nie wygląda tak najgorzej. Wobec tego, czyżby na przestrzeni tego filmu William stał się Springtrapem? Jakby nie kumam trochę tej przemiany, jak oni by chcieli przejść w trakcie jednego filmu z Williama Aftona do Springtrapa, tak w chwilę, ponieważ jestem absolutnie przekonany, że ten Springtrap pojawi się albo w zakończeniu filmu, tak pod koniec tej ostatecznej sekwencji, albo ewentualnie w jakichś retrospekcjach, kiedy przebierał się za Spring Bonniego i zabijał dzieci, ale on nie wygląda jak normalny Spring Bonnie, on wygląda jak cholerny Springtrap, mordy, nie? Ponadto trzyma nóż w ręce, no szczerze nie wiem, co z tym będzie, ale siłą rzeczy trochę się niepokoję, ale może moje obawy są nie na miejscu. Trochę wcześniej też widzimy coś takiego, to jest jakby Springtrap, ale nie wiem, przynajmniej to Bonniego bardziej, ale ludzie też spekulują, że to Springtrap. No i następnie Mike zostaje przez kogoś złapany, przykuty do fotela i jest scena z piły. No i do tego widzimy nowe logo filmu, które też wygląda spoko, ale wolałem to poprzednie. No i pod koniec mamy jeszcze jedną scenę, nad którą wszyscy zesrali się dosłownie. Ponieważ widzieliśmy tutaj youtubera Corey'ego z kanału Corey Excansion, który wciela się tutaj w taksówkarza i chyba trochę nie trafił z ziomkiem, którego chciał gdzieś zawieźć, ponieważ na tylnym siedzeniu siedzi Golden Freddy. Tak, to na bangę z Golden Freddy, patrząc na to, że nie ma oka, nie ma ucha i ma drugie oko, które jest tak obrzydliwie robotyczne. Swoją drogą, nie mogę z tego kadru. Ziomek siedzi na przednim siedzeniu i zaczyna gdzieś jechać, a z tyłu mamy Abby, która siedzi obok gigantycznego Golden Freddy'ego. Nie wiem, jaki to będzie miało sens w tym filmie. Pewnie będą mieli we dwójkę jakąś relację, raczej na bank, patrząc na poprzednie teasery i tak dalej, ale no nie wiem. Tak więc czekamy na 27 października 2023 roku. Szczerze, po tym trailerze jestem mniej zaniepokojony o ten film, chociaż dalej gdzieś tam mam z tyłu głowy, że to wszystko może się nie udać. No ale dobra, odkładając nawet wszelkie wątpliwości odnośnie zrozumienia materiału źródłowego i tak dalej, myślę, że większość rzeczy, jakie ostatnio wypuszczało Blumhouse, było naprawdę spoko. Megan było git, Blackphone mi się bardzo podobał, więc myślę, że może nie mamy się co tak martwić. Tym bardziej po tym trailerze, który naprawdę nie wypada źle. No może sam fakt, że ten film jest PG-13 trochę może nas odstraszać. No ale okej, wszystko można przeboleć. Póki co, wielkie dzięki za oglądanie. No i okej, propos pierwszego prawdziwego traileru filmów FNAF, to byłoby już na tyle, wielkie dzięki za oglądanie. Tymczasem pozostało nam już tylko i wyłącznie czekać na film Poppy Playtime czy coś. Już, w sensie były jakieś pogłoski o filmie Poppy Playtime, ale nie wiem, jak to tam dalej wyjdzie. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka i tak dalej, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Zostawcie suba, a także kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No a my tymczasem słyszymy się już wkrótce, trzymajcie się, mówi do zobaczenia, siemanko. Cześć.